Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym rozpoczniemy kolejny cykl lekcji biblijnych zatytułowany Szczególny Lud Boży. Będzie to studium Księgi Micheasza. Na wstępie chciałbym kilka encyklopedycznych wiadomości na temat Micheasza. Micheasz, z hebrajskiego Mika, któż jak Bóg, imię hebrajskie. Pod tym imieniem występuje jeden z 12 mniejszych proroków współczesny Izraelowi. Urodzony w Moreshet Gat, dziś Tel Gebeide, kilometry na północ od Beit Gibrim, w środowisku plebejskim. Napiętnował publicznie występki Samarii i Judy za panowania Joatama, rok 738, Achaza 736 i Ezechiasza 721. Wspomina go Jeremiasz w swojej księdze, 26 rozdział, 18 wiersz. Księga jego dzieli się na trzy części. Część pierwsza obejmuje sądy Boże nad Izraelem i Judą. Bóg, sędzia świata, udaje się do Samarii, by ją ukarać, a z kolei Jeruzalem i cały kraj. Powodem tej kary są występki niesprawiedliwości możnych oraz fałszywi prorocy. Część druga zawiera obietnicę odbudowy Syjonu i powrotu rozproszonych. Z Betlejem wyjdzie nowy król, wybawi swój lud, który zawładnie wszystkimi narodami i zgładzi swych wrogów. Część trzecia podaje drogę do zbawienia. Bóg skarży się na swój lud i grozi karą, jeżeli nie poprawi swego postępowania. Prorok w imieniu ludu wyraża nadzieję odpuszczenia grzechów, do których otwarcie się przyznaje. Następuje obietnica odbudowy zniszczonych miast, ukarania narodów, a zlitowania się nad synami Abrahama. Księga powstała ze spisu mów proroka ogłoszonych przez dłuższy okres czasu. Obietnice i groźby przeplatają się nawzajem. Prorok podkreśla konieczność dobrych uczynków, bez nich ofiary nic nie znaczą. Wskazuje konkretnie na miejsce, skąd pochodzić będzie Mesjasz. Przejdźmy obecnie do studium naszej lekcji. Szczególny lud Boży, Księga Micheasza. Tekst pamięciowy. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Micheasz 6:8. Myśl przewodnia. Nawet podczas największego odstępstwa Pan był gotowy przebaczyć swojemu ludowi i przynieść mu odrodzenie. Prorok Micheasz pełni służbę w najciemniejszym okresie dziejów Izraela. Kraj od dawna był podzielony na dwa królestwa. Asyria położyła kres istnieniu północnego królestwa, a Micheasz widział, jak zło i przemoc szerzą się też na południu, w Judzie. Występował przeciwko ciężkim grzechom, nieuczciwości, niesprawiedliwości, przekupstwie i oszustwu. Micheasz był pierwszym biblijnym prorokiem, który przepowiedział zniszczenie Jerozolimy. Dzięki Bożemu natchnieniu prorok ujrzał jednak światło w ciemności. Z pomocą Pana zobaczył przyszłość po nadchodzącej karze. Micheasz kierował słowa pocieszenia do swoich rodaków, zapowiadając, że władca namaszczony przez Boga będzie pochodził z Betlejem. Mesjasz będzie przywódcą, który wyzwoli Izraela i ogłosi pokój narodom, ucząc je, by przekuły swoje miecze na lemiesze. Boża kara stanie się narzędziem odrodzenia i ostatecznego błogosławieństwa. Część na niedzielę zbolałe serce proroka.
W Księdze Michała, pierwszy rozdział od 1 do 9, prorok wzywa cały świat na świadka Bożego sądu nad grzesznym ludem. Stołeczne miasta Samaria i Jerozolima zostały wymienione z nazwy, gdyż ich przywódcy nie dawali właściwego przykładu podążania całym sercem za Panem. A zatem te dwa miasta jako pierwsze miały doświadczyć zniszczenia. Myśl o tej karze wywołała autentyczne napięcie w umyśle Michała. Z uwagi na prorockie powołanie utożsamiał się on z Bożymi zamierzeniami. Nie miał więc innego wyjścia, jak tylko ogłosić to, co miało się stać w nieodległej przyszłości. Jednak posłaniec Najwyższego kochał lud, do którego należał, a myśl o niewoli czekającej Judejczyków doprowadzała go do rozpaczy. Nierzadko złe wieści mają druzgocący wpływ na umysł i ciało proroka. Co wymienione poniżej wersety mówią o losie biblijnych proroków? Księga Liczb, Królewska, Jeremiasza, Ezechiela i Księga Koryntów. Przejdźmy od czwartej księgi Mojżeszowej, 11 rozdział, od wiersza 10 do 15. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swojego namiotu, zapłonął wielki gniew Pana, a również w oczach Mojżeszowym złym to się wydawało. I rzekł Mojżesz do Pana: dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Co ja pocznę z tym ludem? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi? Gdyż biadają wobec mnie, mówiąc: daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, 14 wiersz. A on odpowiedział, Eliasz: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Księga Jeremiasza, 8 rozdział, od wiersza 21. Z powodu rany córki mojego ludu jestem zraniony, chodzę w żałobie, ogarnęło mnie przerażenie. Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Dlaczego nie zabliźnia się rana córki mojego ludu? Oby moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w źródła łez, abym dniem i nocą mógł opłakiwać pobitych córki mojego ludu. Obym miał na pustyni schronisko podróżnych, abym mógł opuścić swój lud i odejść od nich, bo wszyscy są cudzołożnikami, zgrają oszustów. Z Księga Ezechiela, 24 rozdział, i od 15 do 18. I doszło do mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, oto ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu, lecz ty nie biadaj ani nie płacz, niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. Wzdychaj tylko ciężko, nie urządzaj żałoby po zmarłym.
zawiąż sobie zawój na głowie, a na nogi włóż sandały i nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona. Następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano. I Księga Koryntów. 11 rozdział i werset 23-27. Sługami Chrystusa są? Jak nie spełnia rozumu, to mówią. Dlatego więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwie na rzekach, w niebezpieczeństwie od zbójców, w niebezpieczeństwie od rodaków, w niebezpieczeństwie od pogan, w niebezpieczeństwie w mieście, w niebezpieczeństwie na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości. Procy Boże byli bezpośrednio związani z głoszeniem przez siebie przesłaniami. Nie sprawiało im przyjemności mówienie o zbliżających się wydarzeniach i tych okropnościach. Nierzadko płakali, wyrażając swoją reakcję nad zbliżającym się nieszczęściem. Ich cierpienia były realne. Głosili swoje przesłanie zarówno wprost proczych słowa, jak również poprzez zewnętrzne znaki, niejednokrotnie świadczące o głębokim wewnętrznym cierpieniu. Reakcja Micheasza na sąd pański przypomina reakcję Izajasza, który przez 3 lata chodził nagi i bosy na znak hańby związanej z przyszłą niewolą. W miarę swoich możliwości przeczytaj o cierpieniu, jakie w swojej służbie znosiła Ellen White. Dzięki temu lepiej zrozumiesz, przez co przechodzili słudzy Najwyższego we wszystkich czasach. Przeczytaj 1 Piotra, potem przyjrzyj się sobie i próbom, przez które przechodzisz, jakie cierpienia przyszło ci znosić w imieniu wierności Bogu. Ile cierpienia spotkało cię z powodu niewierności wobec Niego. 1 Piotra 4, od 14 do 16. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca w cud do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Dziękuję.